Na tablicy z ogłoszeniami przed Urzędem Miasta mieszkańcy jeszcze dziś rano mogli przeczytać o awarii, ale trwającej do 5 sierpnia. Z kolei na stronie internetowej gmina podaje inną datę. Jaki jest powód tej dezinformacji w stosunku do mieszkańców? Zapytaliśmy wójta gminy Jerzów Sudecki. Po tych pracach, które były wykonywane w tym tygodniu, ponawiamy zawiadomienia i od poniedziałku do piątku będą prace kontynuowane. Z tym, że najbardziej, i tu skorzystam z Państwa obecności, najbardziej powinno być to dokuczliwe w poniedziałek, kiedy powtórnie wyłączymy tę sieć w Jerzowie i będzie brak możliwości zasilania wodę do tych wsi przez cały dzień, a później znowu potrwa to co najmniej pół dnia lub też dłużej, bo okres nocy jest też tutaj uwzględniany, żeby dostarczyć wodę ją do pozostałych wsi. Niestety w miejscowościach zasilanych przez Jerzów Sudecki do 12 sierpnia może nastąpić obniżenie ciśnienia wody aż do całkowitego jej zaniku. Jak mieszkańcy w tym czasie mają sobie radzić? Jednostki OSP będą dowoziły czy dowożą tym, którzy zgłaszają wodę do celów gospodarczych. Potrzebę dostawy wody mieszkańcy mogą zgłaszać telefonicznie pod numerem 757 132 254 wewnętrzne 132.